Co sądzisz o Mini Majku? No nie, no poważnie. Nie, no serio, no stary, to są jakby pytania. Ważne nie, pytania, no to są egzystencjonalne pytania, stary. A co byś, kurwa, wolał? Pytania, stary, czemu jesteś w ekipie Friza? Co sądzisz o Big Jacku? Co? No nie, no o Big Jacku, stary, to nie wiadomo. Pytamy o takich rzeczach, ale... Sądzę o Majku, sądzę, że... No. Miał kiedyś na pewno bardzo ciężko w życiu, że los się do niego uśmiechnął i jest tutaj, gdzie jest, na pewno też po części przez to, jaki jest, w sensie, że jest jakby niskorosłym. I sądzę, że no, zasługuje na to, żeby najebać wszystkich niskorosłych. Ej, ale to jest, kurwa, widzowie, ja powiedziałem, że Mini Majk ma chyba taki plan, kurwa, przejęcia, że on tylko może być jedynym niskorosłym w Polsce. Nie, że on ich chce, kurwa, jedyny, zabić w grze oczywiście, tak, kurwa. Jakby... Najlepszym w grze. Najlepszym w grze. Dokładnie. Dobra, a tutaj jeszcze nawiązanie do Mini Majka, bo to było takie wprowadzenie, bo kiedyś był taki odcinek z Mini Majkiem w roli głównej i chciałem zapytać, czy to prawda, że jakby bardzo często grozicie Mini Majkowi wystrzeleniem go z procy? Pytanie do Tromby. Woli szewrona. A już go wystrzeliliśmy z procy. No właśnie i dlatego pytam, czy... Nie, no odkąd nim wystrzeliliśmy, już nie grozimy mu, no bo już to się stało. Dobrze, bardzo teraz dobrze. Teraz ewentualnie moglibyśmy mu grozić tym, albo wystrzeleniem z armaty, albo z tej takiej wielkiej poduszki nadmuchanej, co jedna osoba skacze, a drugą tak wypierdala do jeziora na 10 metrów. Okej, okej, rozumiem. Widziałeś to kiedyś? Nie, nie oglądałem. Taki wielki, napompowany... A, dobra, to widziałem, okej. Taki materaco balon jakby i po prostu kilka osób skacze z jednej strony, i wtedy czek wyrzuca i widziałem jak... Okej, rozumiem. Fajne, dobra, bardzo dobra odpowiedź.